chyba możemy podsumować już trochę nasz piknik. Znaczy, myślę, że tak, ale nie jest jeszcze koniec pokazu lotniczego. Czekamy na słodki zrzut oraz na kasę z 8 bazy lotnictwa transportowego. No, warunki coraz trudniejsze, ale myślę, że cała uroczystość, cały pokaz lotniczy się udał. Ludzie widzą, że są zachwyceni, zainteresowani, tak więc myślę, że jest wszystko jak na najlepszej drodze, że można uznać tą uroczystość, tą 77. rocznicę za udaną. No i przede wszystkim popularyzujemy historię wśród najmłodszych. Tak, widać tutaj dookoła, że jest bardzo duże zainteresowanie. Rodzice z dziećmi, te dzieci brały udział w grach edukacyjnych prowadzonych na stoisku IPN-u. Wielkie dziękujemy właśnie dla krakowskiego IPN-u, Michałowi Masłowskiemu, który tu przyjechał i te gry prowadził. Dla nas jest to największa atrakcja i największa frajda, że widzimy te dzieci tutaj. One się o tej historii uczą, dowiadują. Jest ładna pogoda, można to w bardzo spokojny i miły sposób spędzić. No, tak jak tu kolega wspomniał, za niedługo jeszcze słodki zrzut, na to chyba te dzieci najbardziej czekają. Gmina Słupnice już i pan sam osobiście dużo zna historię, opowiada o niej z przejęciem, no to jest bardzo wartościowe. Ja myślę, że to tak się powinno zaczynać, myśmy powinni to inicjować, natomiast no, dzięki bardzo szerokiemu gronu współpracowników tutaj i z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, za chwilę przyleci kasa, i z Muzeum Lotnictwa, i z Muzeum Armii Krajowej, z IPN-u, a przede wszystkim Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, z którymi to razem działamy, pracujemy, no i nienoceniony Leszek Mańkowski, który tu zawsze jest dyrygentem tej części lotniczej. Także wszystkim im bardzo dziękuję. Bez nich to by się nie udało. No ale wszyscy, każdy robi swój mały kawałek i w sumie wychodzi fajna impreza. Ale dzisiaj publiczność dopisała. Dzieci zadowolone, cukierki spadły. No właśnie, pytano mi przed chwilą, ile tu jest uczestników. Ja powiedziałem, że chyba 500, ale jak zobaczyłem, jak wyszły na polanę te dzieciaki, to chyba samych dzieciaków jest więcej jak 500. Także fajna, ciekawa impreza, udana. Mam nadzieję, że nam jeszcze pogoda pozwoli wrócić na sucho do domu. Udało wam się złapać cukierki? Tak. Walka była mocna? Tak. Cukierki? Czy ale no właśnie, dobre są przynajmniej? Tak, bardzo. Warto było tam się rzucić po nie? Tak. A co wam się podoba podczas dzisiejszego pokazu? Lot samolotu. A tobie? Spadochronny. Rzut cukierków. A tobie? Cukierków. A mi spadochrony. Skąd pomysł na takie spędzenie dzieci? Po prostu dzieci bardzo lubią takie zabawy. Chciały oglądnąć. No to przyszłyśmy tutaj z nimi. Warunki trudne, ale chyba się udało coś zrobić. Udało się, coś się udało dobrego zrobić. Zobaczymy w domu, co z tego wyjdzie. Atmosfera? Atmosfera super. Dużo, dużo ludzi w tym roku, dużo dzieci. No i cukierki już były. Dzieci zadowolone. Także zobaczymy. No i to jest ważne ze względu na to, żeby kształtować tą wiedzę historyczną. Tak, wiedza historyczna też bardzo ważna. Trzeba o niej przypominać, zwłaszcza młodym. Chociaż starzy też mogą trochę odświeżyć pamięć. Historia jest jedna i nie da się jej upiększyć, żeby była lepsza czy gorsza. Po prostu przyjmujemy ją taką, jaką była. Ta akurat tutaj, która się działa, tu na Polankach Szczawskich, no to są najbardziej chlubne karty, jeśli chodzi o misje zrzutowe. Bardzo dużo samolotów latających ze zrzutami nie wróciło do baz, także trzeba uczcić tych pilotów. Mimo że tutaj, na Dzielcu, nie dokonano jakichś spektakularnych rzutów, takich jak na Polankach Szczawskich, to jednak to było bardzo ważne zrzutowisko. Zresztą dla nas jako spadochroniarzy również istotne jest to, że pora, kiedy wykonujemy, kiedy możemy tą inscenizację zrobić, czyli lipiec, jest bardzo dobra dla lotnictwa. Polanki Szczawskie nie mają tego szczęścia, bo tam najważniejsze rzeczy w historii działy się w późnej jesieni i początku zimy
1944 roku. No a w zimie bardzo trudno tam skakać. Bierzemy udział w tych rekonstrukcjach i wiemy, że czasem jest siarczysty mróz, podstawy niskie. Latałem tam zresztą osobiście własnym samolotem, taką repliką wojennego samolotu i było trudno. Tutaj mamy to szczęście, że można to fajnie zrobić. W tym roku szczególnie pięknie to wyglądało z góry, dużo ludzi. Z góry było widać, że impreza się udała, bo jest bardzo duża oglądalność. Ale na pewno Afryka, na pewno Azja, Europa, wszystkie zadania na terenie. Co dzisiaj panowie tutaj prezentowali? Ja prezentuję, ponieważ interesuję się cichociemnymi i brygadą spadochronową, więc ubrałem kombinezon. To jest kopia, nie jest wierna kopia, ale jest bardzo zbliżona do takich, jak skakali. No i spadochron to jest to, co było takie podstawowe, jak skakali. Oni oczywiście mieli mundury, znaczy nie mieli mundurów, tylko cywilne ubrania pod spodem, ale to jest tylko tak, żeby pokazać, jak to wygląda. Dzieci bardzo chętnie fotografowały się z tymi eksponatami. Tak, jest ulubionym misiem, jest tak zwany nasz miś Wojtuś, który jest maskotką. Na każdym pikniku jest oblegany wręcz przez dzieci. Jak i mówię, ta broń, którą dzieci mogą dotknąć, jest to dla nich coś fascynującego. Dla osób starszych ten sprzęt spadochronowy, dużo ludzi, którzy byli w wojsku, skakali, mają wspomnienia, swoją historię nam opowiadają. Naprawdę jest to ciekawe przeżycie. Dużo ciekawych rzeczy się dowiadujemy od tych ludzi. Przyjechaliśmy tutaj na te obchody zaprezentować się z wystawą poświęconą 80-leciu Bitwy o Anglię, która co prawda miała miejsce rok temu, ale jest to temat pokrewny, bo jest to udział też polskiego lotnictwa w II wojnie światowej. I mamy też tutaj w naszym muzealnym sklepiku dostępną literaturę wydawnictwa muzealne poświęcone właśnie tym lotom ze zrzutami, którymi były poświęcone te obchody. Kto zaangażował się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości? Znaczy myślę, że przede wszystkim tutaj musimy bardzo, bardzo podziękować gospodarzom terenu, gminie Słopnice na czele z wójtem Adamem Sołtysem. Gdyby nie jego pomoc i pracowników gminy, nie byłoby tej uroczystości. Znaczy pewno by była, ale dużo, dużo skromniejsza. Też ogromne podziękowania dla porucznika pilota Leszka Mękowskiego, który koordynował całość tego pokazu lotniczego, włożył ogrom pracy. No i pilotów z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu na czele z pilotem Andrzejem Saratą, Krakowskiemu Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego też bardzo dziękujemy. Bez tych organizacji, tych osób, których wymieniłem, nie byłoby tych uroczystości, tego pokazu. No byłyby, na pewno byśmy się zebrali jako rekonstruktorzy, bo dla nas to miejsce jest bardzo ważne, ale myślę, że nie byłoby tylu set ludzi tutaj obecnych na Wildze. No ale wasze... Bez wsparcia tych instytucji, które Paweł wymienił, ta impreza nie miałaby takiego rozmachu. My z naszym wąskim gronie oczywiście dalej byśmy kultywowali tutaj spotkania, dalej prowadzilibyśmy jakąś imprezę, ale jednak im większe grono ludzi, którzy się w to angażują, tym większy jest rozmach tej imprezy. Wójt oraz Rada Gminy widzi, że w tej imprezie jest potencjał, że ta impreza żyje, z roku na rok robi się coraz bardziej atrakcyjna. My też się staramy sprowadzać coraz to nowe grupy, które potrafią pokazać coś nowego. Już można nawet zauważyć, że jest taki trend, że za każdym razem musi być coś nowego, coś, co przykuwa uwagę. W tym roku są spadochroniarze południa, więc oni tutaj są jakby na pierwszym planie i oni pokazują wyposażenie skoczków spadochronowych. My jesteśmy troszeczkę w tle, wycofaliśmy się, jesteśmy od zorganizowania i zabezpieczenia.